Witam Państwa, gościem jest cieszyński podróżnik, wędrowniczek Leszek Szurman. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi bardzo. Jest pan po roku jest pan przed kolejną wyprawą, ale widzę, że nie tylko kajak, jest i rower. Gdzie się to pan wybiera i cóż to za podróż? Taki sobie chcę zrobić triatlon w tym roku, czyli do miejsca spływu, czyli do Nowego Targu. Chcę ten kajak zawieźć na wózeczku takim dziecięcym i za rowerkiem. To chcę być po prostu mobilny. Nikogo nie prosi, żeby mnie zawiózł, przywiózł. Spróbuję w tym roku inaczej. Mam zamiar przepłynąć Dunajec. Cały Dunajec. Później od Opatowic do Wyszogrodu. Czyli to będzie jakieś 420 km. Dunajca jakieś 100, 520. Później w Wyszogrodzie wyjdę na brzeg znowu i przejadę sobie z Wyszogrodu do Konina z tym całym moim majdanem. Tam mam zamiar na kanał Śleszczeszyński zwodować się, płynąć kanałem, jeziorem Śleszczeszyńskim, jeziorem Gopło, kanał Bydgoski i do Santoka rzeką Noteciom. Czyli to jest punkt docelowy, tak? Tak, to jest punkt docelowy. No chyba, że jeszcze jak będzie za tyle czasu, to do Krosna Odrzańskiego się kopnę wartą. I z Santoka albo z Krosna Odrzańskiego do Cieszyna wzdłuż Odry rowerkiem. Czyli jakieś 400, około 500 kilometrów. No trochę to będzie dłuższa trasa, bo nie będzie tak jak zawsze 100 km, bo to jest dosyć ciężki sprzęt, będzie to myślę tak 60-70 na dzień. Czyli łącznie ile dni, ile kilometrów, kiedy pan wyruszy i kiedy pan wróci? Wrócić chcę w lipcu, jak najprędzej, bo później z kolegą, który nie towarzyszy mi w tym roku, Paweł, który ma, jak się to mówi, awarię, czyli zerwał mięsień w zimie i leczy się. Chcemy po prostu przejść wschodnią granicę Polski od Ustrzyk Górnych, Bieszczadami, przez Rzeszów, na północ, ile się do... Na pewno nie dądymy do tych Suwałk, bo to jest przeszło 1200 km by było. No, jak zrobimy z 400, to będziemy zadowoleni. Ale to też w ramach tej wyprawy. To będzie jakby taki trzeci, ostatni wspólny etap, rozumiem, tak? Wspólny etap łącznie dalej dla fundacji będziemy iść, reklamować ją. No, po prostu pod fundacją być razem. Cieszyńskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Familia. No tak chcemy po prostu promować taki zdrowy, trzeźwy styl życia, pomagać, pokazać innym, że można. Mhm. Czyli rozumiem, że ta część piesza to już na samym końcu. Teraz będzie ten rower, teraz będzie kajak, ale co mnie interesuje? No a jak pan już będzie w tym kajaku, to co z tym rowerem? Rower będzie na kajaku. I wózeczek też będzie na kajaku. To wszystko będzie na kajaku i pan jeszcze w tym kajaku. Ja mam 4 metry kajak, a kajak ma wyporność 260 kg. Czyli razem ze mną może będzie niecałe 200, nawet nie. 150. Rodzina wspiera tą kolejną wyprawę? O moje wyjście. Wspiera, no był tutaj przed chwilą zięć z wnukami, no. Żona też wspiera, na pewno. Oczywiście. A nie chcą towarzyszyć, nie chcą dołączyć? No, nie ma chętnych. Chciałem wnuka, ma 15 lat, zaprosić, żeby ze mną płynął, ale mówi mi, że dziadek, on nie ma czasu. Ale to skąd pomysł, żeby właśnie połączyć ten kajak, ten rower, żeby sobie ułatwić, żeby utrudnić? Łatwiej nie będzie, będzie trudniej. Będzie trudniej, ale będę bardziej mobilny. Tak zawsze, no nie ma tak, żeby ktoś nie przyjechał po mnie, nie? Ale chcę połączyć dwa w jednym. I wycieczki rowerową, pozwiedzać sobie miejscowości po trasie. I kajak. No i prawdopodobnie będzie dużo pchania, bo jak ja wyjadę stąd
na Przełęcz Krowiarki to będzie cud. Ale kondycję pan ma, tak? Tak, ćwiczył pan, trenował pan, jest pan przygotowany odpowiednio? Zamkli wszelkie te przybytki do trenowania, więc COVID wyłączył mnie z siłowni, ale nigdy nie chodziłem. Nie, no ja po prostu, ja mówię tak zawsze, jak ktoś ma wolę, to po drodze siły znajdzie. No właśnie, to jest najważniejsze. Będzie pan relacjonował na bieżąco, gdzieś tam na Facebooku coś się znajdą, jakieś posty? Na Facebooku, na Instagramie coś będę rzucał też, no tak, gdzieś mnie tam zawsze będzie można, bo będzie zobaczyć. To w takim razie czego panu życzyć? Pogody, siły? Stopy wody po chwili i dużo wody, żeby dziury nie zrobić, bo w zeszłym roku niestety, ale kajaczek jest przedziurawiony tu w tym miejscu. O, tutaj już musiałem kleić, no i tam właściciel mi tych, producent tych kajaków mi przysłał właśnie klej też, łatki. No i... Ale jest pan przygotowany, no to trzecia taka kajakowa wyprawa, tak? I kajak cały, czwarta, i kajak cały czas ten sam. Ten sam kajak, no jest ciężki kajak, niedawno gdzieś widziałem zdjęcia kajaków tej wielkości, waży 4 kg, ale takiego specjalnego materiału. No jak ja kupowałem, to jeszcze takich może nie było, albo nie słyszałem o nich. No. Zrezygnowałem z zakwów, będę wszystko miał we worku takim marynarskim, na rowerze położę, bo te zakwy to też mi przeszkadzało po tym, no tak to szybko. Szybko i na wodę. Szybko i na wodę i sprawnie. Widzę, że pan przygotowany, kamerka też jest, wszystko jest. Także my życzymy wszystkiego dobrego. Najsu, bo tam pełno skał, kamieni. To się na pewno przyda. Pierwszy raz będę na górskiej rzece, nie takim, na takim nurcie. No, tyle, co kiedyś widziałem. Nawet ratu nie płynąłem na tym. Także, ale jak myśmy przechodzili tamten przełom Dunajca, no to tam pływią na takich kajakach. Rafting uprawiają, no to ja myślę, że też rafting zrobię. Oczywiście, da pan radę. My życzymy wszystkiego dobrego, powodzenia i spotykamy się, jak już pan wróci. Oczywiście zda nam pan relację z tej swojej wyprawy. Grabiami nie będą wyciągać z wody. To najwyżej przyjedziemy, będzie nasze wsparcie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo, ja również dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był Leszek Szurman.